Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentycznie 23 małpa lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Narcys woli pieniądze od ciebie. Narcys ceni pieniądze bardziej niż ciebie. Pieniądze dla niego to narzędzie, środek do celu, środek do władzy. Dzięki nim można załatwić niemalże wszystko. Gdy twoich problemów nie są w stanie rozwiązać żadne pieniądze, to dopiero wtedy mówimy o poważnych problemach. Wszystko inne można załatwić, można rozwiązać za pomocą pieniędzy. Można za nie kupić prawie wszystko: dom, wodę, jedzenie, samochód, wakacje wiele rzeczy, by życie było łatwiejsze, wygodniejsze, przyjemniejsze. Niezależnie czy to produkty, czy usługi narcyz jest chciwy, skąpy. Chytry i zazdrosny, nawet gdy ma dużo pieniędzy. Narcyz wie, że dzięki pieniądzom najpierw cię rozkocha, a później cię wykorzysta. Najpierw zostaniesz obsypany prezentami, by później inwestycja się zwróciła. Narcyz, nawet jak ma pieniądze, nawet jak ma dużo pieniędzy, to będzie je ukrywać przed tobą, będzie je wydawać na siebie. Nie będziesz mieć wiedzy czy dostępu do jego konta, do jego pieniędzy. Będziesz płacić ze swoich pieniędzy większość rzeczy, które powinny być opłacane pół na pół. Narcyz będzie odkładał pieniądze, będzie je oszczędzał i wydawał na siebie, podczas gdy ty będziesz je wydawać na was oboje, na bieżące potrzeby, i ciężko będzie ci coś odłożyć. Narcyz gra ofiarę, która została okradziona, wykorzystana, oszukana w przeszłości przez innych, czy to byłych szalonych partnerów, czy rodzinę, lub po prostu znajomych. Przez to narcyz wpadł w kłopoty, w które tak bardzo uwierzyłeś, że postanowiłeś mu pomagać. Pieniądze to główny czynnik w zdecydowanej większości związków z narcyzem, niezależnie od kraju czy waluty. Gdy kończy się związek z narcyzem, to zawsze zostaniesz przedstawiony innym jako dłużnik narcyza, niezależnie czy chodzi o pieniądze czy wartościowe przedmioty, a nie raz jedno i drugie. Czy to ty płacisz za zakupy, paliwo, urodziny, wakacje? Narcyz może posiadać wiele kont, także zagranicznych, o których istnieniu nie będziesz mieć pojęcia. Narcyz zarzuci ci. Że nie dzielisz się równo pieniędzmi, mimo że sam tego nie robi. Dajesz z siebie więcej, a jeszcze słyszysz, że to za mało. Kiedyś pewnie nie miałeś problemów finansowych czy pożyczek, ale narcyz cię nakłonił do wielu rzeczy, które miały negatywny wpływ na twoje finanse. Nie jesteś pierwszym źródłem zasilania narcyza i z pewnością nie byłeś ostatnim. Narcyz to wie. I wie jak wykorzystywać swoje ofiary, wie jak sprawdzić, by zainwestowały w niego jak najwięcej. Każdy związek z narcyzem skończy się w beznadziejny sposób, albo będziesz mieć już dość jego zachowania, czy okradania cię z pieniędzy, czy innych zasobów, albo zwyczajnie zostaniesz ich pozbawiony i niewiele czy już nic ci nie zostanie. Wtedy właśnie narcyz cię porzuci i zastąpi. Narcyz woli pieniądze od ciebie, ponieważ nawet w trakcie związku z tobą czerpie korzyści także finansowe od innych źródeł zasilania. Narcyz mówi kilku osobom równocześnie inne wersje historii, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie podwójnego życia. Tobie mówi o przyszłości, a z kimś innym spotyka się, roztaczając podobne wizje. Dwie osoby Czasem więcej inwestują w narcyza swoje pieniądze, swój czas i swoją energię. Narcys zawsze musi mieć kilka źródeł zasilania, bo przecież w każdej chwili ktoś może zmądrzeć i odciąć swoje źródło. Narcys bierze to pod uwagę i wie, że nie może do takiej sytuacji dopuścić, dlatego zawsze jest ktoś jeszcze, nawet gdy o tym nie wiesz. Narcyz woli pieniądze od ciebie, bo dają mu wolność, sprawiają, że narcyz, inwestując je w siebie, może pokazać się od jeszcze lepszej strony, może błyszczeć jeszcze bardziej. Myślałeś, że jesteś w związku z narcyzem, ale narcyz nigdy nie był związany z tobą. Narcyz jest zawsze wolny i gardzi jakimikolwiek ograniczeniami. Nikt nigdy nie jest w związku z narcyzem na wyłączność. Być może pomogłeś narcyzowi wielokrotnie wyjść z trudnej sytuacji finansowej, być może dzięki tobie znalazł lepszą pracę, awansował, zaczął lepiej zarabiać, a gdy tylko osiągnął ten cel, pojawił się na horyzoncie ktoś jeszcze, grubsza ryba z grubszym portfelem, którą narcyz może wykorzystać jeszcze bardziej. Wtedy narcyz cię porzuca. Właśnie dla pieniędzy. Narcyz jest jak kalkulator. Wszystko przelicza na pieniądze. To, co dobre dla Narcyza, nie musi być dobre dla Ciebie. Gdy będzie dobre dla Narcyza, to tak właśnie wybierze, a dla Ciebie skończy się to najgorszym życiowym zakrętem. Nawet jak Narcyz znajdzie grubszą rybę w oceanie, to dalej może Cię zwodzić. Dalej może chcieć wykorzystywać Twoją pozycję, Twoje finanse czy Twoje możliwości. Wszystkie Twoje atrybuty, korzyści są przeliczane na pieniądze. Narcyz zawsze kocha pieniądze bardziej niż wszystko inne. Narcyz kocha Twój portfel i Twoje karty kredytowe i chętnie zamieniłby Twoje imię na bankomat. Narcyza interesuje tylko berło i korona, tron i wizerunki wszystkich królów. Narcyz nadużywa pieniędzy, by zdobywać jeszcze więcej władzy. Narcyz korumpuje innych ludzi pośrednio i bezpośrednio. Narcyz woli twoje pieniądze od ciebie. Wypomni ci, że za mało zarabiasz i za dużo wydajesz, podczas gdy sam wydaje twoje pieniądze. Czy ostatnio płaciłeś za narcyza w restauracji, a on miał zapłacić kolejnym razem? Tylko ten kolejny raz nigdy nie nastąpił. A może tak było w sklepie, czy w innej sytuacji? Może zapłaciłeś za coś z góry, a narcyz miał ci to później zwrócić, ale te później nigdy nie nastąpiło. Być może narcyz dostał swoje prezenty na różne okazje. Ale ty miałeś je dostać później, bo wystąpiły jakieś problemy. Narcyz nie miał pieniędzy i obiecane później również nigdy nie nastąpiło. Narcyz wykorzystuje sytuacje i wykorzystuje nieświadomych ludzi. Narcyz nigdy nikogo nie kochał i nie będzie kochał. Nikt i nic go nie obchodzi poza nim samym. Obchodzą go za to pieniądze, które kocha. Narcyz wie, że im dłużej jest ci winny pieniądze, to w końcu pękniesz, wybuchniesz, odezwiesz się i o to właśnie chodzi. Dla Narcyza jesteś jedynie przedłużeniem jego ręki, ręki, która wędruje do twojej kieszeni czy torebki, żeby zapłacić. Narcyza interesują w życiu głównie pieniądze, będzie się przechwalał ile coś kosztowało. A nie co to jest, jak się nazywa, czy co potrafi. Ważne jest tylko to, że to najlepsze, najdroższe i inni tego nie mają. A jak nie mają tego, co ma narcyz, to są gorsi. Wolność nie ma ceny, a z narcyzem jesteś tylko niewolnikiem finansowym. Lepiej zostawić wszystko i zacząć od zera, bo tego, co włożyłeś, w większości przypadków. Nie odzyskasz. Narcys wolał i woli pieniądze od ciebie. Zawsze zależało mu tylko na tym, ile na niego wydasz, ile w niego zainwestujesz. Sam inwestor jest bez znaczenia. Liczy się tylko inwestycja. Inwestycja bez pokrycia. Pieniądze nie zmieniają ludzi. Po prostu ich demaskują. Jeśli człowiek jest z natury samolubny, arogancki lub chciwy. Pieniądze to uwidaczniają. Henry Ford. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.